Drugi kiermasz wielkanocny odbył się na rynku w Zabierzowie w dniach 19 i 20 marca. Sobota upłynęła na warsztatach plastycznych. Zaproponowaliśmy trzy rodzaje warsztatów, które nawiązują do tradycji wielkanocnych. Pierwszym z nich było malowanie, ozdabianie jaj gęsich za pomocą techniki decoupage. Drugim było wykonywanie palm wielkanocnych, tak jak tutaj widzą, dzieci mogły razem z rodzicami sobie przygotować takie prawdziwe, naturalne palmy. Natomiast trzecim warsztatem była zabierzowska mega pisanka, którą można tutaj zobaczyć za moimi plecami. Dzieci miały przygotowaną pisankę, którą mogły sobie samodzielnie ozdobić. Teraz jest jakby częścią naszej dekoracji, czyli dzieci miały wpływ na to, co tutaj na kiermaszu dzisiaj obserwujemy. Kiermasz wielkanocny był idealnym miejscem na zakup ręcznie robionych ozdób, rozmaitych słodkości i regionalnego jedzenia. No są tu panie specjalistki, jedne robią serwetki, inne robią takie dekoracyjne kurczątka, kurki, jajeczka tego typu, które są potem usztywniane. Są też wykonywane takie piękne koszyczki i one są wykonywane różnymi technikami, bo te na przykład są wykonywane na drutach, natomiast takie jajeczka wykonywane są szydełkiem. Przygotowałyśmy wianuszki żywe, wianuszki takie na wiklinie, jajka wielkanocne z oblekanym materiałem, materiałami Tilda, z dodatkami też ręcznie robionymi, z koronkami, z stroiki wieloletnie. Nie ma przepisu na palmę idealną. Każdy z uczestników konkursu palm wielkanocnych miał własną koncepcję na to rękodzieło. Robiliśmy ją wczoraj i najpierw robiliśmy krzyż, zaczynając od góry. Na przykład z piórek, no i z bibuły. I z kolorowych, tam u góry? Trawek. Trawek. Mierząca ponad 5 metrów palma wyszła spod rąk Wiktorii i jej taty. Tak z 5 godzin ją robiliśmy. Bukszpan, bibuła, trzcina, taka trawa. No i w sumie to wszystko. No i patyk, żeby całą konstrukcję być. I bazie. Najdłuższa palma w konkursie miała ponad 10 metrów długości. Masz Babo Placek to konkurs kulinarny, którego rozstrzygnięcie odbyło się na Zabierzowskim Rynku w niedzielę palmową. Konkurs tradycyjnie nazywa się Masz Babo Placek. Są dwie kategorie, wypieki, tradycyjne wypieki wielkanocne plus potrawy wielkanocne robione przez gospodynie, koła gospodyń, seniorów i indywidualne osoby. No myślę, że w 50% była zgodność. Te pierwsze miejsca zostały tak wybrane naprawdę jednogłośnie. Zostały tutaj wzięte pod uwagę właśnie ta dekoracja, estetyka tej potrawy, tradycyjność, prawda? Ponad 40 osób, więcej niż 40, 40 osób, tyle wzięło udział w tym naszym tegorocznym konkursie. Dlatego bardzo się cieszę, że tak, tacy Państwo jesteście aktywni i tak chcecie dla nas wszystkich gotować. Powiedziałam, że współczuję komisji konkursowej, bo wiem, jak nasz Zabierzów fantastycznie gotuje. Mam okazję próbować, no może nie wszystkich potraw, ale przynajmniej części z Państwa. No w ciągu całego roku, bo przecież w naszej gminie dużo się dzieje. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i cóż, zachęcam do kolejnego konkursu, mam nadzieję, już za rok. Szanowni Państwo, ponieważ zbliżają się święta, pozwólcie Państwo, że złożę wszystkim Państwu najlepsze życzenia świąteczne. No, mam nadzieję, że będzie ciepło, nie tak jak dzisiaj, bo dzisiaj trochę wszyscy marznimy na tej scenie. Zdrowych, spokojnych, wesołych i słonecznych świąt wielkanocnych. Wszystkiego dobrego. Na czele z Marzanną przez rynek przemaszerowali seniorzy z klubu seniora Złota Jesień w Zabierzowie. Więc gdy zima tajała, gdy topniały lody, srogą zimę Marzannę rzucali do wody.